Witam serdecznie na kolejnej lekcji. Dzisiaj jakże popularny zaimek that. Zobaczcie, co się dzieje. Aż 6 różnych użyć w języku angielskim, w języku polskim jest tłumaczony na też 6 różnych tam znaczeń. Na przykład tamten, to, który, że, aż tak, żeby, tak. Więc jedziemy, punkt pierwszy, tamten. Na przykład tamta książka, tak? Czyli przeciwieństwo do tej, że ona na przykład jak jest tutaj, to jest this. A jak zjeść dalej, no to jest tamten. Can you fetch me that book? Czy możesz mi przynieść tamtą książkę? Ewentualnie that girl, czyli też do ludzi. That girl is gorgeous. Jest cudowna, wspaniała i w ogóle. Tylko uwaga, czasami w języku polskim mówimy ten, a mimo wszystko musimy użyć tamten, czyli właśnie that. Całkiem niedawno o tym robiliśmy lekcję, link macie u góry i też będzie wszystko w opisie. Punkt drugi to, po prostu to, czyli jakby synonim do it. Ja mogę powiedzieć it's not true, ale uwielbiają w tego typu zdaniach ogólnych mówić that's not true. Albo did you really say that? Naprawdę to powiedziałeś, tylko uwaga jeszcze naszych zdaniu, bo my powiemy tutaj to powiedziałeś, musi być powiedziałeś to. Robiliśmy lekcję o szyku wyrazu w języku angielskim, a w ogóle o budowie zdań. Linki będą pod koniec i w opisie. Punkt trzeci, który. Uwaga, standardowo do rzeczy dajemy which, do ludzi dajemy who. Ale zdarza się, że which dajemy też do ludzi. Robiłem o tym lekcję, link macie u góry. Natomiast czasami zarówno who, jak i which można podmienić na that. I do ludzi, i do rzeczy. I Polacy w tym momencie, hurra, to nie będę już musiał rozumieć. Nie, bo niestety nie zawsze to pasuje. To jest wszystko związane z relative clauses, ze zdaniami definiującymi i niedefiniującymi. Też o tym robiliśmy lekcje. Temat jest dosyć skomplikowany, więc tu nie będę dokładnie tłumaczył, bo musiałbym tłumaczyć znowu z pół godziny. Link macie u góry i będzie też w opisie. The girl that you met is my daughter. Dziewczyna, którą. Czyli standardowo mogę powiedzieć who, a mogę tu użyć that. I też do rzeczy, czy też zwierząt. I miss the dog that she put to sleep. Tęsknię za psem, dosłownie którego ona położyła do spania, no ale chodzi oczywiście o uśpienie. Punkt czwarty, że, znaczy that jako że. Do tego jeszcze niestety w języku angielskim bardzo często że można skasować. Robiliśmy o tym filmik, link macie u góry i w opisie. I can't believe that he's only 17. Nie mogę w to uwierzyć, że on ma tylko 17 lat. Uwaga na lata, lata się nie ma, lata się jest. No a tutaj że zostało skasowane. He said that he loved you. On powiedział, że cię kocha i nie ma że. Można dać że, that, ale oczywiście jak się tylko da kasować, to kasują. Przy okazji tu mamy mowę zależną, czyli cofamy czas, bo my powiemy, on powiedział, że cię kocha w teraźniejszym. To musi być czas przeszły. Robiliśmy filmik o mowie zależnej, link macie na dole w opisie. So that, such that. Czyli mamy that jako że, ale jeszcze razem ze słowem tak. My też tak mówimy. Tak, że. Tylko niestety jest kolejny problem, bo w języku angielskim znowu są dwa na nasze jedno. Jeżeli macie tylko przymiotnik, to używamy so tired. A jeżeli mamy tylko, jeżeli mamy rzeczownik, a przy okazji też przymiotnik, nie musi być, ale ważne jest, że jest rzeczownik, to wtedy musimy dać such, czyli jest film, czyli such, a tu samo sam przymiotnik, jak i zmęczone, czyli so. Robiliśmy w ogóle lekcję właśnie o so i such, o tym wszystkim tam ładnie tłumaczyłem, link macie w opisie. Czyli so that, tak, że, I was so tired that, byłem tak zmęczony, że poszedłem spać. It was such a boring film. To był tak nudny film, that I fell asleep. Że zasnąłem. I przy okazji przypominam, że Anglicy nie zasypiają. Anglicy jakby zapadają w sen. Czyli mamy czasownik fall, fell, fallen, czas przeszły, zapaść, upaść. Punkt piąty, aż tak. I didn't realize that the situation was that bad. Nie zdawałem sobie sprawy. Uwaga, realize, zdawać sobie sprawę. U nas trzy słowa, tam tylko jedno. Robiłem taki właśnie filmik, że w języku angielskim jest kilka takich słów, że u nas trzy, a u nich jedno. Link wam rzucę w opisie. Czyli ja nie zdawałem sobie sprawy, że... tu jest jako że, czyli ten punkt czwarty, ale jest drugi raz te, że aż tak. Czyli nie zdawałem sobie sprawy, że sytuacja była aż tak zła, tak skomplikowana i tak dalej.
Tu mamy kolejny problem, następstwa czasu. Nie zdawałem sobie sprawy w przeszłości, czyli sytuacja, my powiemy w teraźniejszości, że sytuacja jest aż tak skomplikowana. Niestety musimy cofnąć czas z uwagi na zasadę następstwa czasu, że tu zaczęliśmy czasem przeszłym. Robiłem o tym filmik, na czym polega następstwo czasu, link będzie w opisie. Inny przykład, I didn't expect the car to cost that much. Czyli nie oczekiwałem, że ten samochód będzie kosztował aż tak dużo, that much. I don't think she's that good. Nie uważam, że ona jest aż tak dobra, that good. I punkt szósty, to już jest mało spotykane, no ale coś takiego jest, żeby tak. That Tom were here to see this. A żeby tak Tomek był tutaj, aby to zobaczyć, a żeby mógł to zobaczyć. I to tak naprawdę równa się if only, gdyby tylko. I w strukturze if only, która też jest pokrewna ze strukturą I wish, cofamy czas. Tu zresztą też. That Tom were here, gdyby tylko Tom był tutaj. My też tak powiemy w czasie przyszłym, gdyby tylko był. A przychodzi, że teraz. To powinno być teoretycznie, że jest tutaj. Link do struktury if only, bo o tym mówiliśmy już, będzie w opisie. Dzięki.